Cześć ogrodnicy, z tej strony Jarek Sławek ze sklepu Floks.pl. Od 20 lat pomagam moim klientom rozwiązywać trudne ogrodnicze problemy, ale dzisiaj w tym nagraniu skupimy się na nawożeniu jesiennym, ale na nawożeniu nawozami wapniowymi. Jak widzicie w tej pięknej scenerii, bo jesteśmy teraz na Roztoczu, otaczają nas pola uprawne. I korzystając z doświadczenia rolników, możemy zaobserwować, że właśnie jesienią wapnuje się pola. Po co coś takiego się robi? Chodzi głównie o to, żeby odkwasić glebę, sprawić, żeby przyszłoroczne zasiewy bardzo ładnie zaplonowały, bo jeśli chodzi o takie rośliny warzywne, czy takie jak tutaj mamy posiane zboża, one wymagają ziemi typowo zasadowej, czyli takiej, której pH jest w granicach 5-6. Wtedy transport substancji mineralnych i odżywczych do rośliny przebiega bez problemu i sprawnie. Gorzej, gdy taka ziemia jest kwaśna. Wtedy właśnie należy zastosować specjalny nawóz w postaci wapna ogrodowego. I takiego wapna mamy kilka rodzajów, jeśli chodzi o ogrodnictwo. Możecie na przykład użyć wapna pylistego, kredowego, wapna tlenkowego, granulowanego, ewentualnie dolomitu, który teraz rozsiany na pole przez całą zimę będzie bardzo ładnie pracował w glebie i da ten efekt odkwaszenia. Bez problemu będziecie mogli posadzić sobie na tym rośliny, które będą naprawdę świetnie rosły. Ale nie tylko w polach uprawnych czy w ogrodach warzywnych stosuje się wapno ogrodnicze. Takie wapno możecie również zastosować na trawniku. Ale kiedy? Kiedy warto takie wapno zastosować? Otóż w momencie, gdy zauważycie mech na swoim trawniku. Mech jest oznaką tego, że coś niedobrego podziało się z waszym trawnikiem. Szczególnie taki efekt pokazuje się po stosowaniu nawozów wysokoazotowych. Gdzieś ta ziemia nam się po prostu zakwasza i trzeba wykonać wapnowanie. Zastanawiając się, ile tego wapna należy dać na glebę, możecie przeliczyć sobie tak średnio, że około 10 kg wapna potrzeba na jakieś 50 m2. To wszystko zależy od tego, jak mocno zakwaszone macie podłoże. Jeśli chcielibyście sprawdzić, jaki jest stan zakwaszenia waszego podłoża, to bardzo prosto można to zrobić, bo wystarczy użyć prostego pH-metru, czyli kwasomierza glebowego. One są dostępne w sklepach ogrodniczych, cena około 20-25 zł. Są takie wtykane w ziemię, również dostępne są z tak zwanym płynem Heliga, który bardzo szybko pokazuje odczyn gleby. Ewentualnie taką glebę można oddać do analizy. Możecie poszukać w internecie, który ośrodek, na przykład doradztwa rolniczego w waszej okolicy, prowadzi właśnie takie badania gleby. Koszt jest również niewielki, ale będziecie mieli wtedy pewność, co dzieje się z waszą glebą. Jeśli chodzi o same wapna, to wczesną wiosną, w momencie, gdy zacznie słońce dużo mocniej operować niż teraz, warto wapnem posmarować również pnie drzew. Chodzi tutaj głównie o to, żeby promienie słoneczne, które zaczynają dość mocno operować wiosną, odbijały się od kory drzewa i żeby ta kora po prostu nie pękała wczesną wiosną. Wiecie, są różnice temperatur. W dzień kora będzie się mocno nagrzewała, w nocy przyjdzie mróz, zacznie to wszystko strzelać, no i uszkodzi po prostu wam roślinę, zacznie wyciekać z tego żywica i prawdopodobnie drzewa będą już trudne do uratowania. Dlatego zwróćcie na to uwagę, w tym momencie też warto już to zrobić. Zabezpieczycie też takim wapnem rośliny przed różnymi szkodnikami i chorobami. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się dla was pomocny. Zapraszam was do obejrzenia kolejnych filmów na naszym kanale. No i cóż, życzę wam sukcesów w ogrodniczych przygodach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!